Cześć, witajcie. Dzisiaj ten kawałek. Podwójny wzór ryżowy. Znacie ten wzór ryżowy z mojego poprzedniego wideo, znaczy poprzedniego nie, ja pokazywałam w którymś tam, nie wiem kiedy to było, już bardzo dawno, pokazywałam pojedynczy wzór ryżowy. Na Waszą prośbę, na prośbę słuchaczek, pokazuję dzisiaj, jak zrobić podwójny wzór ryżowy. Wzór ryżowy czy perełkowy, niektórzy nazywają to. To jest na tej samej zasadzie robione, jak pojedynczy, tylko z tą różnicą, że robimy dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe. Odwracamy robótkę i robimy tak, jak schodzą z drutu. Ja Wam to szybciutko pokażę, nie chcę Wam zajmować dużo czasu z tym, ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy wzór. Jeżeli nawet jesteście początkujący, jeżeli dopiero rozpoczynacie Waszą walkę z drutami, dopiero zaczynacie się uczyć i już potraficie zrobić, dziergać prawe i lewe oczka, to dla tych z Was takie coś to jest idealne. A więc narzucamy na druty liczbę oczek podzielną przez 4, bo mamy 2 na 2, plus 2 oczka brzegowe. I rozpoczynamy. Oczko brzegowe zdejmujemy. I teraz popatrzcie, ja już przerabiałam tutaj dwa rzędy, tak jak schodzą z drutu, a więc rozpoczynam dwa lewe. Dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe. I w ten sposób robicie wzorem ściągaczowym 2 na 2 do końca rzędu. Dwa prawe, czy tam dwa lewe i dwa prawe do końca rzędu. Widzicie, w ten sposób przerabiacie do końca rzędu i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracacie Waszą robótkę, jesteście na lewej stronie i tutaj przerabiacie oczka tak, jak schodzą z drutu. Tu schodzą dwa oczka lewe, a więc przerabiamy je na lewo. Następnie mamy dwa oczka prawe i przerabiamy je na prawo. I znowu dwa lewe, dwa prawe. Te dwa rzędy robicie tak, w ten sposób, tym wzorem ściągaczowym 2 na 2, 2 prawe, 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe, odwracacie robótkę i robicie tak, jak oczka schodzą z drutu. Oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracacie robótkę, jesteście w trzecim rzędzie i teraz w tym trzecim rzędzie. Tu, jak schodzą nam oczka z drutu jako lewe, przerabiacie 2 prawe. Tu schodzą 2 prawe oczka. Przerabiacie je na lewo. I znowu te dwa lewe, które tu schodzą, przerabiacie na prawo. I tak dalej. Tutaj nie przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu, tylko na odwrót. To znaczy tam, gdzie lewe, tam robicie prawe. Tam, gdzie prawe, robicie lewe. Tu, gdzie lewe, to robicie prawe. Gdzie prawe, robicie dwa lewe i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i to jest teraz kolejny rząd, czwarty można powiedzieć. I tu ten czwarty rząd ja przerabiam tak, jak oczka schodzą z drutu. Dwa lewe, tu schodzą jako dwa prawe i też przerabiam je na prawo. Kolejne dwa oczka z drutu schodzą jako lewe i tak też je przerabiam. Dwa prawe. Widzicie, to jest bardzo proste, bardzo łatwe. Tu nie trzeba żadnego szkicu do tego. To po prostu robicie na zasadzie wzoru ściągaczowego, wzoru ściągacza ściągaczowego. Nie wiem, to się chyba tak nie mówi. Odwracacie robótkę. Popatrzcie. I teraz tu schodzą Wam z drutu dwa prawe oczka. Oczko brzegowe i nad tymi dwoma prawymi robicie dwa lewe. Nad tymi dwoma lewymi robicie dwa prawe. Znowu dwa lewe i dwa prawe. I tak dalej robicie do końca. Odwracacie robótkę, robicie tak, jak oczka schodzą z drutu do końca. Odwracacie robótkę i robicie na odwrót.
tam gdzie wschodzą z lewe z drutu, czy tam prawe, to robicie je na lewo i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób osiągniecie ten podwójny wzór, podwójną perełkę, podwójny ryż. W ten sposób to wygląda. Każda jedna strona, czy to jest lewa, czy to jest prawa strona, jest do użytku, można powiedzieć. To jest jego prawa strona. Ta prawa jest oczywiście troszeczkę ładniejsza. To jest jego lewa strona. To wszystko, moi drodzy. Szybciutko chciałam Wam to pokazać, żebyście mieli na Wochenende, na weekend co robić. I zabierajcie się do roboty. Do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Na razie, żegnam się z Wami. Cześć, pa!